Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just the lean the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the banner. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies. Siemanko, cześć, witajcie w kolejnym autodetalingowym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak wypolerować pewien specyficzny materiał, to znaczy włókno szklane, które jest lakierowane. Nasz lakier, zaraz zobaczycie sami u góry, jest całkowicie zmatowiały. Mamy już oddzielony nasz panel roboczy od panelu, który nie będzie ruszany, tak abyśmy mogli porównać i zobaczyć właśnie efekt naszej pracy. Od czego zaczniemy? Oczywiście od użycia pasty typu cutting. My wykorzystamy do tego futro polerskie, dlatego że akurat w tym wypadku nie zależy nam na jakiejś ogromnej grubości tego lakieru i na tym, żeby po prostu on się zachował, można powiedzieć, w fabrycznych, nominalnych wartościach. Nie zmienia to faktu, że i tak ściągniemy tego lakieru nie jakieś kosmiczne ilości. Na początku cutting plus futro, a później przejdziemy do pasty finiszowej z miększym padem, nie super miękkim, ale miękkim padem dla wykończenia, dla podbicia połysku, tak aby ten element już naprawdę był wyprowadzony i wyglądał świetnie. Przejdziemy, moi drodzy, teraz do odpuszczenia, a potem przechodzimy na finish. A więc, moi drodzy, po paście cuttingowej odtłuściliśmy silikon removerem i przechodzimy teraz do finiszu, do wyciągnięcia maksymalnej, pełnej głębi i połysku. Zastanawiacie się pewnie jeszcze, jakie obroty używać. Ja zawsze mówię o takich obrotach, gdzie mogliśmy znaleźć właśnie te wskazówki na starych pastach mencerny. Jest to od 600 do 1200 maksymalnie. Akurat w przypadku cuttingu w mencernie było od 900 do 1200 jako te właściwe polerowanie. W przypadku poliszów i past finiszowych to było od 1200 do 1500. Aczkolwiek ja najczęściej poleruję 600, przechodzę na 900, koło 1000 z haczykiem i z powrotem wracam na obroty rzędu 1000. A jak maksymalnie chcę podkręcić obroty, no to jest to maksymalne 1200 obrotów i wtedy z powrotem właśnie schodzę na 600. Czas na finish. A
element, moi drodzy, został wypolerowany, odtłuszczamy jeszcze raz, zrywamy taśmę i porównujemy element roboczy do elementu, który w ogóle nie był polerowany. I jest cały zmatowiały. I zrywamy komisyjnie naszą taśmę, żeby zobaczyć, jak to wygląda od góry. Tak jak widać, różnica jest zauważalna. Oczywiście ten element no, ma już najlepsze lata za sobą i widać tu chociażby tutaj w tych miejscach, aczkolwiek większość tego połysku, ten blask został w pewien sposób właśnie wyciągnięty i ta różnica względem tego elementu, który nie był robiony, jest diametralna. Spójrzcie, z tej strony widać odbicie rękawiczki, a tutaj mat. Widać i mat. Tutaj nic się nie odbija, tutaj nic nie zobaczymy. Tymczasem dzięki za oglądanie kolejnego naszego poradnika. Do zobaczenia, do kolejnych produkcji. Zostawcie łapkę, subskrypcję i oczywiście komentarz. Tymczasem cześć i na razie. For you, come along.